Grzegorz Konopczyński, prowadzę klasę saksofonu w Choszczeńskiej Szkole Muzycznej. Saksofon, bardzo popularny instrument w dzisiejszej dobie, słychać go w każdej muzyce, w muzyce klasycznej, ale również w muzyce jazzowej. Skąd się wziął ten instrument? To jest instrument stosunkowo młody. Powstał w połowie XIX wieku, dokładnie przypisuje się datę 1842 rok. Jego konstruktorem jest Adolf Sachs. Od tego nazwiska właśnie konstruktora wzięła się nazwa saksofonu. Na samym początku saksofony były konstruowane po to, żeby były instrumentami orkiestrowymi, również i te basowe, i te z wyższymi dźwiękami. Później dopiero zaczęto udoskonalać instrument i stał się instrumentem solowym, co dzisiaj możemy usłyszeć. Bardzo ciekawa historia jest saksofonu, jeżeli chodzi o muzykę jazzową. On był w ogóle nieużywany w jazzie, czy we wcześniejszych gatunkach, Dixielandzie, gdzie dominował klarnet, ale później dzięki takiemu saksofoniście jak Charlie Parker chociażby, który grał na altowym saksofonie, czyli tym, co Państwo teraz widzicie, rozsławił ten instrument swoją wirtuozeją oczywiście i w jazzie zagościł na stałe. Można powiedzieć, że saksofony były używane bardzo powszechnie w big bandach, które występowały w latach 30., a zwłaszcza 40. ubiegłego wieku. Saksofon należy do grupy instrumentów dętych drewnianych. I dźwięk w nim powstaje dzięki temu, że jest założony stroik, który wykonany jest z trzciny, specjalnie uprawianej trzciny, bardzo cienkie drewienko i dmuchając ten instrument, stroik drga i wydaje dźwięk. Wprawia w ruch powietrze, które się znajduje w instrumencie, stąd to brzmienie, dość charakterystyczne dla saksofonu. Budowane są z metalu. Uszlachetnionego metalu. Ja akurat mam tutaj górną część wykonaną ze srebra. Poprawia to brzmienie instrumentu. Ale nie jest to konieczne oczywiście. I to by była chyba najważniejsza informacja o saksofonie. Pochodzi z grupy instrumentów dętych, drewnianych, bardzo zbliżony do klarnetu. Posiada jeden stroik, instrument z jednym stroikiem. Oczywiście saksofon wydaje dźwięk tylko na tej górnej części lub na samym ustniku, ten czarny element. Ale z tym dźwiękiem niewiele można zrobić. Poprzez rozluźnienie ust obniżymy dźwięk. Ale to jest, można powiedzieć, piszczałka. Jeżeli dołączymy już korpus cały, gdzie są otwory, które zakrywamy klapami, możemy wydobywać różne dźwięki poprzez wydłużanie i skracanie tej rury metalowej. Zakrywając poszczególne otwory, wydłuża się instrument brzmiący i dźwięki się obniżają. Jeżeli odkrywam otwory, dźwięki się podwyższają. To jest generalna zasada wydobycia dźwięku na saksofonie, jak zresztą na innych instrumentach dętych, drewnianych również. Ta sama zasada obowiązuje. Saksofon występuje w sporej ilości rodzajów, rozmiarów. Najbardziej popularny instrument to jest ten saksofon altowy, na którym uczymy w szkołach muzycznych. On jest najbardziej przyjazny, jeżeli chodzi o wielkość instrumentu. I właśnie moja uczennica Jagoda zagrała właśnie na takim instrumencie, na saksofonie altowym, dokładnie tej samej wielkości, co ja mam dla muzyka zawodowego. Ale występują również takie rodzaje saksofonów, jak saksofon tenorowy. Jest nieco większy, ale już wyraźnie widać jego większość, wielkość. Niższe dźwięki jeszcze wydobywa saksofon barytonowy, basowy. Te wszystkie instrumenty są używane w zespołach. Są saksofony również o wysokim brzmieniu. Są to sopranowe, sopranino saksofony. Także cała gama, można powiedzieć, że około 9 rodzajów saksofonu występuje i one są wszystkie używane. Za chwilę wykonam utwór, który jest często wykonywany w szkołach muzycznych. Jest to literatura szkolna Stanisława Kiszy, szkic numer 9.
przedstawiłem się Państwu. Nazywam się Stefan Małecki. Jestem nauczycielem w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Chocznie w klasie fletu. Jest to flet poprzeczny. W przeciwieństwie do fletu, który tutaj w tym momencie pokazuję, jest to flet prosty, bardzo znany, znany w szkołach. Dzieci uważają, że nauka na tym flecie jest gehenną, wcale nie, bo to też jest fajny instrumencik. Jak będzie okaza, to się to Państwu pokaże, jak ten instrumencik brzmi i jakie utworki można wykonywać. Obydwa flety funkcjonowały kiedyś razem. Razem w muzyce, było to w okresie baroku, w okresie renesansu czy średniowieczu. Oczywiście nie wyglądały tak. Pierwsze flety były drewniane, prościuteńkie. Była to prościuteńka rureczka z paroma otworkami. I to było wszystko zbudowane czasami z drewna, czasami z innego materiału, z kości słoniowej. W średniowieczu były już tej wielkości, ale były też drewniane. Flety proste też były takiej długości, mogły być troszeczkę też większe. Były używane na dworach do tańca, do słuchania, jak również w muzyce kościelnej. W okresie renesansu były to już nawet zespoły fletowe, fletów prostych i fletów poprzecznych. Już w okresie baroku następuje dalszy rozwój instrumentów. Instrument się staje bardzo popularny. W ogóle stają się popularne instrumenty dęte, a to dzięki królowi Ludwikowi XIV, który jako w ogóle wielbiciel tańca, opery i muzyki miał własną orkiestrę. Bardzo cenił sobie muzyków. Muzycy na jego dworze byli w stopniach oficerskich. Flety zaczęły się rozwijać, jak już mówiłem, została umieszczona jeszcze jedna klapka, po późniejszym okresie dwie, co ułatwiało grę. I zostało już tylko parę dziurek. Te parę dziurek zostało uzupełnionych dopiero przez około 150 lat. Dopiero w połowie XIX wieku Theobald Bem, a było to w latach 1831-47, opracował aplikaturę fletu, bo te wszystkie elementy, które są teraz w współczesnym flecie, czyli te klapeczki, te jakieś srebrne, różne uzupełnienia, zostały opracowane przez niego i funkcjonują do dnia dzisiejszego. Flety w okresach, o których mówiłem, były drewniane, były z kości słoniowej. Natomiast pod koniec XIX wieku zaczęto produkować flety z metalu, ale to było dopiero pod koniec XIX wieku. W każdym bądź razie wiek XVIII, jeszcze drewniane, zero klapeczek. Powstał też malutki taki flecik. Taki malutki flecik to się nazywa flauto piccolo, czyli flet mały. Był bardzo też popularny. Popularny był szczególnie w orkiestrach wojskowych. Ja może tutaj przedstawię, zagram na tym fleciku. Wyobraźcie sobie Państwo werbel, że jest gdzieś tutaj obok. Marsz grenadierów brytyjskich. Flecik piccolo się rozwinął później przez lata. W obecnych czasach flet piccolo wygląda jak takie właśnie małe dziecko takiego dużego fletu, też z pełnym oklapowaniem, gra wysoko, jest używany i też w orkiestrach wojskowych, jest używany również w orkiestrach symfonicznych, bo on jak widać jest taki bardziej piszczący od fleku, tu on stoi o oktawę wyżej niż flet taki poprzeczny, który trzymam w ręku. Flet poprzeczny, jak widać, ten zbudowany jest akurat ze srebra. Obecnie się buduje flety poprzeczne i ze srebra, ze złota, z platyny nawet. Chociaż już w obecnych czasach następuje taki malutki powrót do fletów drewnianych, ze względu, że te flety drewniane mają bardziej łagodniejsze brzmienie i na przykład w muzyce jakiejś takiej barokowej, prawda, grają bardziej stylowo. Budowa fletu, popatrzymy się na ten flecik, no, to jest jeden cały flet. Nie, ten flet jest podzielony. On jest tak podzielony na pewne części. Zacznijmy od góry. To jest główka. Tą część nazywamy główką instrumentu. Część środkowa jest nazywana korpusem.
tak jak u człowieka część ciała, prawda? Tutaj znajduje się 13 otworów, czasami 14, zależy, czasami są dodawane otworki. Wszystkie klapy są tutaj, prawda, nad tymi otworkami, zakrywają w momencie, kiedy chce, a niektóre klapy, na pewno tego nie będzie widać, po naciśnięciu się otwierają. Ale generalnie większość jest klap, które zamykają ten korpus i przedłużają po prostu ten instrument. Dźwięk, im dłuższy korpus, tym instrument brzmi niżej, czyli wydobywa niższe dźwięki. Jeżeli ja tutaj tak sobie zagram na fleciku, prawda, to są dźwięki wyższe. Zaczynam powoli zakrywać, przedłużam instrument. Czyli zamykanie tutaj tej tuby, którą tutaj możemy to jako taką tubę potraktować, powoduje jej przedłużenie i oczywiście obniżenie dźwięku. Cała trudność, która była powodem właśnie grania na fletach barokowych i na fletach klasycznych z tego względu, że tam były otworeczki, malutkie otworeczki, te otworki zostały po prostu zakryte, polegała na tym, że nie były te instrumenty tak bardzo techniczne, prawda? Jak instrument dzisiejszy. Łatwiej tutaj uzyskać i korygować intonację, by brzmi po prostu czyściej, jest bardziej temperowany strój, a jednocześnie sama możliwości technicznej o wiele w tym okresie wzrosły. Flet jest wykorzystywany przez strony, jak już mówiłem, w orkiestrach symfonicznych przede wszystkim, w orkiestrach dętych, jazzowych, gramy również solo, tak jak zagrała tutaj dziewczynka Maja. Maja zagrała przepięknego walczyka, a również w duecie zagrała Nadia i Julia. I o tytule utworu chyba nie muszę mówić, bo to była sławetna polska pieśń, prawda? Pojedziemy na ów. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu, który przygotowałem na dzisiejszy dzień. Jest to utwór o tytule Syrinx. Syrinx Claudia Debussy'ego. Jest to utwór na flet solo. Dlaczego Syrinx? Syrinx była to nimfa. Jest to z mitologia grecka oczywiście, nimfa, która uciekając przed bożkiem panem, tak się przestraszyła, bo nie chciała jego amorów, zamieniła się w trzcinę. Bożek pan oczywiście, ale on był chyba zakochany, zciął tą trzcinę i z trzciny stworzył flet. Flet i na tym flecie żałośnie grał całe lato, do tej pory chyba gra, jak ktoś tam w Grecji jest i go słychać, o miłości do właśnie nimfy Syrinx.